Wizerunek kobiety w literaturze. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z języka polskiego. Kobieta ukazywana jest w literaturze bardzo różnorodnie. To postać o wielu rolach i wielu przymiotach. Bardzo wyrazistą bohaterką literacką jest Lady Macbeth z szekspirowskiego Macbetha. Jest bezwzględną małżonką, manipulującą mężem. Wykazuje się siłą, stanowczością i nie okazuje wrażliwości. Te cechy uaktywnia w niej pragnienie władzy, rozpalone przez przepowiednię daną przez wiedźmę Macbethowi. Jednak gdy w jej życiu dochodzi do głosu stłumione wcześniej sumienie, zaczyna przeżywać lęki, źle sypia, wpada w paranoję, próbuje zmywać urojoną krew ze swoich rąk. Cierpieniem jest dla niej utrata wsparcia i miłości męża, którego sama skierowała na drogę zbrodni i utraty moralności. Lady Macbeth ukazuje, jak niebezpieczną jest niepohamowana żądza władzy. Pełne opracowania wszystkich pytań jawnych wraz z kontekstami znajdziesz na naszej stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się!